Znajdujemy się nad kanałem Lichnowskim, Struga Lichnowska. Widzimy, jak kanał Lichnowski wylał bezpośrednio na pola. Podejdziemy teraz bliżej. W wyniku spiętrzenia wód doszło do przelania się kanału na pola i potężnych rozlewisk, jak widać. Teraz widzimy dokładnie, jaki jest poziom w kanale Lichnowskim. I jak doszło do przelewania wód na pola. Doszło do powodzi wielu hektarów. Dokładnie znajdujemy się w Pręgowie Żuławskim za gospodarstwem. Będziemy próbować przejść dalej teraz. Przez miejsce, gdzie doszło do przelewania wód kanału Lichnowskiego, Struga Lichnowska na pola. Rozlewiska sięgają aż po zabudowania. Następny rów, który jest teraz niewidoczny, ale pokazują to miejsce tego rowu, pokazują wierzby, spełnia obecnie rolę kanału Lichnowskiego. Został również przepełniony i doszło do wylewu. Podchodzi woda pod same zabudowania. Odpowiedzialnym za utrzymanie, konserwację, meliorację, czyszczenie kanału Lichnowskiego, Struga Lichnowska jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Oddział terenowy w Nowym Dworze Gdańskim. Podobnie zalane są wszystkie pola pozostałych rolników w miejscowości Pręgowo-Żuławskie i Kącika.